Polskie Radio Białystok. Śledzimy rynek antykwaryczny. Dyrektor Książnicy Podlaskiej Jolanta Gadek. W ofercie jednego z krakowskich antykwariatów ktoś wystawił do wyprzedaży Bibliotekę Emila Zagadłowicza. Był również starodruk Pieśni Nabożne Franciszka Karpińskiego, wydrukowany w 1792 roku w drukarni Ojców Bazylianów w Supraślu. Udało nam się kupić za cenę 8,5 tysiąca złotych. To są książki, których nie da się wycenić. Występują na rynku tak rzadko, a zależało nam, żeby właśnie ten zabytek wrócił do naszego województwa, gdzie część tych utworów powstała i u nas została wydrukowana.